Myślę, że mnie wyswata. Mówi, słuchaj, mam takiego kumpla, on właśnie doktora zrobił w Moskwie, nie? Mówi, rybak z wykształcenia, taki wykształcony, nie? Mówi, i on tam siedzi, mówi, gdzieś nad jeziorem Ińską, mówi, ja cię zabieram do mojej syrenki i jedziemy, ja cię przedstawię temu facetowi, nie? Iśmy pojechali, długo go nie było, tam ze studentami był ten właśnie, ten pan Marek, nie? Marek, pocieszyciel Szparek. A siedzieliśmy nad brzegu i żeśmy pluli do wody, kto pluje dalej, nie? A ja wtedy, wiecie, chodziło się bez stanika, bo na Triumfa Stazie nie było, nie? No, a poza tym jeszcze się to jakoś wszystko trzymało. No i tak bez blisnych altra byłam i w taki... Pamiętacie dziewczyny? Były takie bluzy, takie hinduskie, takie lustrekami haftowane, tak lekko przezroczyste, po kilku dniach przezierobrudne, ale takie, no, bardzo sexy, nie? No i nagle patrzymy, płynie katamaran i Porębski mówi, a mówi, patrz Bartel, jedzie ten twój narzeczony, co cię wydam, weź mnie szybko za na ręce, nie? Bo ja zawsze chłopaków na rękach nosiłam, łącznie z Władkiem Komarem. Tak, ja nosiłam faktycznie. No, widzieliście, nie, że kobieta zbudowana lepiej niż kuta katolica. No i wzięłam tego Porębskiego na ręce, słuchajcie, te nóżki mu zwisały do ziemi, bo długie i chude zawsze było, nie? I tak trzymam go na tych rękach, a on mówi tak, patrz Marek, jaką ci laskę przywiozłem. A ten z tego katamarana mówi, ty Poręba, chyba ona cię przyniosła. Potem wsiedliśmy do tej syrenki, pojechaliśmy do Szczecina i poszliśmy do 13 mus, pewnie niektórzy z was znają to miejsce. Kurde, ja wtedy jeszcze piłam alkohol. Jak ja się upiłam, słuchajcie, ja siedziałam w kominku i udawałam ogień. Bo już na nic nie... Porębski grał na fortepianie, a mój, że tak powiem, rzeczony narzeczony tańczył w jakichś klapkach i potem poszliśmy do niego spać. Porębski spał w kuchni, w śpiworze jakimś takim, nie wiem, głowę miał w piekarniku, bo był za duży na tą kuchnię. A ten ówczesny Marek mnie wespchnął pod ścianę, mówi, ty śpi na wersalce, mówi, bo to jest wersalka mojej mamy Jadziuni, ja się nie mieszczę. No i także bardzo to była grzeczna noc, nie? No i na drugi dzień rano ten pan mi wziął i mi dał taki piękny naszyjnik z Bois de Fer, z Republiki Czad, czyli z drewna żelaznego, nie? I mi się oświadczył. Ja mówię, o Matko Święta. I mówi tak, ty Porębski, mówi, ja się żenię z tą laską, mówi. Mówię, że pływać umie, mówi tak. Mówi, głupia nie jest, ma fajne IQ. Biorę ją jak swoją, mówi, tylko najpierw muszę popłynąć na Antarktydę. No i oni później popłynęli na tą Antarktydę z tym Siedleckim i Stazarem tam na te badania, nie? Jeszcze jakiś list dostałam z kanału Kilońskiego od tego właśnie Marka, nie? A ja jeszcze w międzyczasie jacyś państwo do mnie przyszli do domu, kobieta w wysokiej ciąży i mówią, a myśmy przywieźli pierścionek zaręczynowy dla pani. Ja mówię, mamo, ratunku, może jakieś pieniądze jakieś schowane. A moja mama tak umiała kasę chować przed ojcem, jak nie wiem co, nie? Bo tam... No bo, słuchajcie, wtedy nie było matczyny i emerytury, nie? No a mama tam zawsze do jakiegoś stanika gdzieś wypchnęła, tam do szafy, nie? Ja mówię, a ile to ten pierścionek mógłby kosztować? A tam z 1000 zł, no to Hilda zapłaciła. Mam ten pierścionek do dzisiaj, a powiem wam w puencie, że ja się z tym moim niedoszłym Markiem przyjaźnię do dzisiaj, to jest 40 parę lat. Najbardziej kocham jego żonę, cudna jest jego Ania, jak to dobrze, ja się z tego Marka nie wydamy, byśmy się pozabijali. I naprawdę tą Anię kocham, jestem chrzestną matką ich syna. I syna znam też od brzucha mamy, no, od ciąży, nie? Znam tego małego Bolka, który teraz jest oficerem nawigacji. I mnie zaprasza na dyskotekę, mówi, ciotka, umiesz jeszcze ruszać cyckami. Także mam teraz młodszych wielbicieli. Ale do czego zmierzam, słuchajcie? Potem się tak zdarzyło, że mieliśmy mieszkanie w Międzyzdrojach, po czym nagle się okazało, że rodzice kupili mieszkanie w Świnoujściu. Takie niby, że dla mnie, nie? Malutkie na Monte Cassino. Jak ja się tu strasznie czułam, bo najpierw w tych Międzyzdrojach to tam była cały czas bunga-bunga, nie? A tu nagle Świnoujście, ja mówię, Boże, ja mówię, ja się tu czuję jak w Alcatraz, jak w Sing Singu, tam granica zamknięta, tu promy, nie? I ja co mam z rodzicami siedzieć, oglądać w telewizorze, Heimat Melodii, ja myślałam, że ja, słuchajcie, dostanę fioła tu w tym Świnoujściu. I dzwonię do Porębskiego z lekką pretensją. Ja mówię tak, Jurek, historia zatoczyła koło, że ja znowu wylądowałam w tym Świnoujściu, załatw mi jakiś znajomych, nie? A Porębski mówi, to idź do dentysty. Ja mówię, tam kogoś poznam w poczekaniu, mówi, idź do dentysty. No i tam mnie wysłał, poszłam do tego dentysty. Się okazało, dentysta ma tego samego dnia urodziny, co ja, 29 grudnia, Jarek Niedzielczyk, nie? I tam, słuchajcie, pełno znajomych. I tam u tego Niedzielczyka poznałam adwokata, kierowcę pogotowia, Zielińskiego, wszystkich, co mi się zepsuło, było komu naprawić.
No i oczywiście był Jacek Nierzychowski, który miał tam za 2-3 dni urodziny. Mówi, słuchaj, przecież na moje urodziny tam znowu byli ludzie. I się okazało, że tyle ludzi poznałam, że mi się w ogóle ze Świnoujścia nie chciało nigdzie wydobywać. Bo się tu bardzo dobrze poczułam, nie? Całe grono fantastycznych ludzi. Ja mówię, kurde, jednak w Świnoujściu jest fajnie, nie? A wszystko się zaczęło od famy. No jeszcze wam opowiem historię, bo ja miałam, moje rodzice już nie żyją, moja mama zmarła pół roku temu. A była naprawdę śliczną osobą. Ja niestety nie odziedziczyłam jej urody. Matka potrafiła na mnie patrzeć z obrzydzeniem i mówić, cały tata.